Kochani, bardzo serdecznie proszę panią konsul o parę słów do nas. Bardzo serdecznie witam, bo to pierwszy raz pani konsul jest w naszym ośrodku, także to wielki zaszczyt dla nas. Zapraszamy serdecznie. Chciałabym przekazać kilka słów a propos dzisiejszej mszy w związku z kolejną rocznicą żołnierzy wyklętych. Wielebny księże proboszczu, zgromadzeni wierni. Dzień 1 marca jest dniem niezwykłym w polskim kalendarzu, bowiem nieprzerwanie od 2011 roku w tym dniu czcimy pamięć żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Od tego roku Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych stało się tradycją. Byli patriotami, żołnierzami podziemia niepodległościowego, którzy całe lata spędzili w więzieniach, torturowani i poniżani. Walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę. Wierni złożonej przysiędze na wierność Rzeczpospolitej. A wartości Bóg, honor, ojczyzna niezłomnie bronili do końca. Za swoje przywiązanie do ojczyzny zapłacili najwyższą cenę. Nie wiemy, ilu z nich poległo w trakcie obłach i pacyfikacji oraz zostało skrytobójczo zamordowanych bez sądu w siedzibach Urzędu Bezpieczeństwa, a następnie potajemnie grzebani. Przez wiele lat rodziny nie wiedziały, jaki los spotkał ich bliskich, zwłaszcza że szczątków wielu z nich do dzisiaj nie odnaleziono. Tym bardziej pamięć o nich należy ocalić od zapomnienia. Niech bohaterska postawa żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych będzie dla nas wzorem do naśladowania, lekcją patriotyzmu i umiłowania kraju ojczystego. W tym miejscu chciałabym podziękować zgromadzonym wiernym za pielęgnowanie pamięci o tych niezwykłych bohaterach polskiej historii, za modlitwy oraz odprawiane w ich intencji msze święte. Niech pamięć o nich nigdy nie przeminie. Cześć ich pamięci. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani konsul. Bardzo też serdecznie witam pana Piotra Semeniuka, który jest z nami na naszej Eucharystii, który był konsulem RP tutaj w Chicago w ostatnich latach. Także panie Piotrze, bardzo się cieszymy. Dziękujemy też za obecność.